W poprzednim filmie zdefiniowaliśmy sobie, co to jest gradient funkcji wielu zmiennych. No a w tym filmie zobaczymy sobie, jaka jest interpretacja geometryczna gradientu. No i tutaj mam wykres pewnej funkcji dwóch zmiennych. Czerwona i zielona oś to są osie x i y, które tutaj pokazują nam płaszczyznę argumentów tej funkcji, a oś niebieska to jest oś z, no i to jest oś wartości funkcji, czyli nad każdym punktem płaszczyzny mamy wartość funkcji i w ten sposób Powstaje nam wykres, czyli taka powierzchnia zanurzona w trójwymiarowej przestrzeni. No i teraz to jest wykres pewnej konkretnej funkcji. Funkcji, która ma taki wzór f od xy to jest x kwadrat przez 4, dodać y kwadrat przez 4. To jest taka funkcja. No i teraz możemy obliczyć jej gradient. Przypominamy sobie, że gradient oznaczamy takim trójkątem funkcji f od xy. To jest taki wektor, którego składowe to są pochodne cząstkowe tej funkcji po wszystkich jej argumentach. Po kolei tutaj zapisane jako kolejne składowe tego wektora, czyli w tym wypadku dla funkcji dwóch zmiennych to mamy dwa argumenty, czyli pochodna f po x, pochodna cząstkowa f po y. No i możemy obliczyć dla tej konkretnej funkcji, ile wynosi ten gradient. No to różniczkujemy. Jak liczymy pochodną po x, to y traktujemy jako stałą. Pochodna tego pierwszego składnika to jest 2x przez 4. No to 2 i 4 się skróci, zostanie nam x przez 2. A pochodna drugiego składnika po x jest 0. I teraz różniczkujemy po y. No to pochodna tego pierwszego składnika po y jest 0, bo teraz x traktujemy jako stałą. A pochodna tego drugiego składnika to będzie po prostu y przez 2. No bo mamy 2y przez 4, 2 i 4 się skróci, zostanie nam y, no y przez 2. Czyli gradient tej funkcji to jest taki wektor. No i to oznacza, że w każdym punkcie o współrzędnych x, y mamy wektor o współrzędnych x przez 2, y przez 2. Czyli gradient to jest taka funkcja o wartościach wektorowych. Czyli gradient funkcji przyporządkowuje punktowi na płaszczyźnie wektor. Więc to jest coś takiego, co się nazywa pole wektorowe. Czyli tutaj na płaszczyźnie XY, tej, tej, gdzie mamy czerwoną, zieloną oś, będziemy mieli takie pole wektorowe, w każdym punkcie jakiś wektor. No i teraz zastanów się, jak ten wektor będzie wyglądał, jak to pole wektorowe będzie wyglądać. Ja oczywiście zaraz narysuję, ale najpierw zastanów się samodzielnie, jak to powinno wyglądać. Dobra. No to To pole wektorowe będzie wyglądało tak dla tej konkretnej funkcji. I teraz zastanówmy się, dlaczego to. Dlaczego to tak wygląda? No mamy tutaj wzór naszej funkcji. Mamy wzór na to pole wektorowe. No i ten wzór mówi nam, że w punkcie XY, więc weźmy sobie tutaj jakiś punkt XY, powiedzmy tutaj. No i w, w tym punkcie, który jest wskazywany przez taki wektor zaczepiony w początku układu współrzędnych, czyli w punkcie o x, XY, nasze pole wektorowe ma mieć ma być wektorem x przez 2, y przez 2, czyli to będzie wektor, który będzie miał ten sam kierunek, ale będzie pomnożony przez jedną drugą. Czyli po prostu będzie jedna druga razy ten wektor, który wskazuje ten punkt. Czyli widzimy, że te wektory wszystkie będą wskazywały na zewnątrz od początku układów współrzędnych i będą tym dłuższe, im dalej od początku układów współrzędnych będą zaczepione. To sobie wyczyścimy. I zobaczmy, że rzeczywiście tak jest. Jak popatrzymy na przykład na, na ten wykres tutaj tego pola wektorowego od spodu, to widzimy, że jak oddalamy się od początku układów współrzędnych, no to te wektory są coraz dłuższe i rzeczywiście zawsze pokazują na zewnątrz od początku układów współrzędnych. A teraz, jaka, jaki to ma związek z wykresem tej funkcji? Otóż związek jest taki, to może nie jest taki intuicyjnie oczywisty na początek, ale jak weźmiemy sobie jakiś punkt tutaj na wykresie i zadamy takie pytanie. W którą stronę powinienem iść, żeby wznosić się tutaj jak najszybciej? Czyli wyobrażamy sobie, że chodzę tutaj po wnętrzu tej niecki i chcę iść jak najszybciej do góry z tego punktu. No to powinienem iść jakoś tutaj stromo, stromo do góry sobie tutaj wybrać takie wejście. No i jak weźmiemy ten punkt i zrzutujemy go tutaj na tę płaszczyznę XY, to okaże się, że rzut tego wektora. Na tę płaszczyznę, to jest, do, to jest dokładnie, może to poprawię, to jest dokładnie kierunek, który wskazuje nam gradient tej funkcji. Czyli gradient nam mówi, w którą stronę mam iść, jeżeli mam, chcę się to jak najszybciej wznosić po, po wykresie tej funkcji. I rzeczywiście, jak popatrzymy na to od spodu, zaraz to pokażę. To muszę wymazać, bo to się potem zacznie mi nam obraz. Jak popatrzymy sobie od spodu na wykres tej funkcji, no to rzeczywiście jasne jest, że żeby się wznosić jak najszybciej, to musimy iść zawsze na, w kierunku od początku układów współrzędnych. Czy jesteśmy tu, czy tu, musimy zawsze iść na zewnątrz od początku układów współrzędnych i ten kierunek wskazuje nam gradient. No a długość tego, tego wektora gradientu pokazuje nam, jak bardzo jest stromo. Czyli... Gradient pokazuje nam kierunek, może to sobie napiszmy, kierunek największego czy najszybszego, może tak napiszmy, najszybszego wzrostu, w którą stronę funkcja najszybciej rośnie. No i, żeby to sobie lepiej wszystko wyobrazić, to zobaczmy jeszcze jeden wykres. Ja tutaj to wyczyszczę i Pokażę jeszcze jeden wykres. O, Tutaj mamy funkcję, której wartości są cały czas ujemne. Ona, ona tutaj jest cały czas poniżej płaszczyzny XY. No i ta funkcja ma takie dwa wyraźne maksima, a pomiędzy nimi taką jakby przełęcz, czyli tak jakbyśmy mieli dwa pagórki i przełęcz pomiędzy nimi. No i teraz narysowane są od razu tutaj wektory, które pokazują kierunek gradientu. One są unormowane, żeby wszystkie miały. Długość taką samą, żeby, żeby ten rysunek był bardziej czytelny. No i możemy popatrzeć, co one nam wskazują. No, powinny nam wskazywać zgodnie z tą interpretacją, której mówiłem, w którą stronę mamy iść, żeby, żeby się wznosić. No to widzimy, że rzeczywiście te, te wektorki tutaj wszystkie wskazują kierunek, zwłaszcza jak się zbliżamy do wierzchołka, to pokazują nam, jak iść, żeby iść w stronę wierzchołka. Więc, jak jesteśmy gdzieś, tu, gdzieś tutaj na tym, tym, tym wzgórzu, to musimy iść w tę stronę. I rzeczywiście to nam pokazują te wektory. I teraz chciałbym pokazać, jak to będzie wyglądało, jeżeli uwzględnimy długość tych wektorów. No i ten rysunek jest trochę może mniej czytelny. No a tutaj jest po prostu dokładnie odwzorowana długość tego gradientu. I tutaj widzimy, że tam, gdzie jest bardziej stromo, to długość tego gradientu jest większa. Czyli tutaj, gdzie się zbliżamy już do wierzchołka. To powierzchnia nam się tak wypłasza, to tutaj gradient pokazuje dobry kierunek, ale te wektorki są takie króciutkie. Natomiast jak jesteśmy tutaj daleko gdzieś na prawo, gdzie jest bardzo stromo, to nad takimi punktami tutaj te strzałki są długie, bo one pokazują, że wartość tego gradientu, czyli długość tego wektora, jest duża. Czyli gradient nam, nam mówi nie tylko o tym, w którą stronę mamy iść, ale też jak szybko ta powierzchnia w danym punkcie się wznosi. No i na koniec, ja chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest takie zupełnie oczywiste, dlaczego, jak wezmę taki wektor, którego współrzędne, którego składowe to będą pochodne cząstkowe jakiejś funkcji, dlaczego ten wektor pokazuje kierunek najszybszego wzrostu tej funkcji i tym zajmiemy się w kolejnym filmie, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest.